Chciałbym również podziękować organizatorom za możliwość uczestnictwa w tym historycznym wydarzeniu z punktu widzenia astronomii i astrofizyki, za wizytę w tym pięknym mieście. Wczoraj moja żona zrobiła wycieczkę po Toruniu i powiedziała, że jest tutaj bardzo wiele do zobaczenia. I powiedziała też, że ma dla mnie skarpetki z Kopernikiem, żeby przypominały mi o tym, co wspaniałego się tutaj wydarzyło. Będę dziś opowiadał Państwu o astronomii, astrofizyce i o tym, co możemy zrobić, jeśli chodzi o astrofizykę cząstek. A także jeśli chodzi o fizykę jądrową. Na przestrzeni ostatnich 30 lat, jeśli chodzi o możliwości pomiaru bardzo rzadkich zdarzeń, dużo się wydarzyło. Możemy wchodzić w środowisko ultraczyste i na tym slajdzie widzą Państwo lokalizację, gdzie prowadzone są badania podziemne. Mamy tutaj takie stanowiska we Włoszech, w Kanadzie i w Japonii. Czym się zajmujemy? Przede wszystkim badaniami fizycznymi, astrofizycznymi, biorąc pod uwagę najmniejsze i największe odległości, ale także właściwości neutrino, po to, żeby przejść w dalsze zakątki wszechświata i wykrywać cząstki ciemnej materii. W międzyczasie udało nam się dokonać pomiarów związanych ze Słońcem, w jaki sposób wykorzystuje ono reakcje jądrowe. Tworzyliśmy także modele słoneczne. Badaliśmy neutrino Ziemi. Braliśmy pod uwagę uran i tor, więc to bardzo szeroki zakres tematów, którymi się zajmujemy, i też względnie nowa dziedzina, która rozwija się od 30 lat. I była równie rewolucyjna jak satelity, które zostały wykorzystane do innych pomiarów astronomicznych. Eksperymenty, za które otrzymaliśmy Nagrodę Nobla, w szczególności obserwatorium Super Kamio Kande. Obserwowaliśmy tam neutrino na Słońcu, jak zmieniają smak, zostawiając tylko 1/3, kiedy docierają do naszego detektora. Okazuje się, że ten proces jest odwracalny i dzieje się na Słońcu. Natomiast zrozumienie tego smaku neutrino, te badania pozwoliły nam znormalizować badania Davisa, te, które pozwoliły na pomierzenie liczby neutrino zgodne z tym wyliczeniem, którego dokonał, jeżeli chodzi o siłę reakcji jądrowych na Słońce. Super Kamio Kande mierzy neutrino pojawiające się w atmosferze, które przebywają nad Ziemią, które podlegają zmianom. Połączenie tych dwóch pozwoliło nam potwierdzić modele, które dotyczyły oscylacji neutrino, w tym szczególnym modelu masy skończonej. Masa to nie jest przełożenie 1:1 do zmiany smaku neutrino. Elektron neutrino na Słońcu, wiemy, że jest to elektron neutrino, który wiąże się z procesem, który jest podobny do procesu tego neutrino odbywającego się w atmosferze. Natomiast proces izolacji zależy od masy, której przyjrzymy się za chwilę. To pasuje bardzo dobrze, przynajmniej na kilka sposobów, do pytania, które odnosi się do ewolucji kosmosu.
do którego to do zrozumienia Jim przyłożył się bardzo mocno i słyszeliśmy o tym sporo w jego wczorajszej prezentacji. Model jest modelem znaczącym. Jest to model, który bardzo dobrze pasuje do 6 parametrów, jeżeli chodzi o proces ewolucji. Jak już powiedziałem, był to kamień milowy. Natomiast tak czy inaczej pozostaje jeszcze kilka rzeczy, które musimy spróbować zrozumieć. Jedna z tych rzeczy, które musimy zrozumieć, to dlaczego w kosmosie dominuje materia. Teorie, które się do tego odnoszą, teorie, które zostały wysnute, które zostały przynajmniej uznane za teorie znaczące, które są możliwe, dotyczą ewolucji neutrino przy pogwałceniu właściwości CP. Próba jest taka. Próbujemy zrozumieć, czy ta teoria da się pomierzyć tutaj na Ziemi, jeżeli chodzi o właściwości neutrino, te neutrino mionowe i ich właściwości, jeżeli chodzi o pogwałcenie CP. Dostęp na Ziemi i badanie ich może nam wskazać na to, co działo się na początku naszego wszechświata. Eksperymenty, które zostały wspomniane, nie są jedynymi, gdzie działa się w tych obszarach, natomiast są chyba eksperymentami reprezentatywnymi. Takie małe eksperymenty, na przykład Snow Plus. Zastępujemy ciężką wodę, którą wykorzystujemy w pierwotnym eksperymencie. Eksperyment trwa. Próbujemy zainstalować telur w ilości 4 ton, 45% teluru, który naturalnie się pojawia, który podlega rozpadowi jąder, podwójny rozkład jąder, który pojawia się bez emisji jakichkolwiek neutrino. Jaka jest z tego implikacja? Że neutrino nie istnieje przy każdej cząsteczce. Jest to ten przypadek, który odkryliśmy. Pokazuje nam, że w dalszym ciągu musimy spełnić warunki Hilasi i musimy dostroić się, jeżeli chodzi o masę, masę absolutną neutrino, bowiem póki co obserwowaliśmy tylko różnice w masie. Hyper Kamiokande to jeden z tych głównych eksperymentów, który odnosi się do przesłanki pogwałcenia CP. Wystrzeliwuje się wiązkę, która tworzona jest w Tokio, podróżuje po instalacji, która jest 10 razy większa niż Super Kamiokande. Instalacja zlokalizowana jest w Japonii i dokonuje się porównania procesu izolacji, jeżeli chodzi o neutrino mionowe. Podobne rzeczy dzieją się, te zaobserwowane w Dakocie. Ten slajd jest bardzo upakowany, natomiast ja opowiem o cechach ogólnych, na które chcę wskazać. Nie wiem, czy Państwo widzą, mam nadzieję, że chociaż trochę widać. Tutaj to równanie i macierz poniżej jest związkiem pomiędzy stanem smaku neutrino, w którym ono powstaje, i stanem masy, które wpływa na stan izolacji. Parametry wskazane tutaj przy różnych kątach. Natomiast istnieje jeden parametr w tej macierzy, która odnosi się do izolacji. Dodatkowo jeszcze wprowadzono dwie fazy dla neutrino. To jest bardzo ciekawe. Ten sam zestaw parametrów, który został wykorzystany w obu wspomnianych wcześniej przypadkach. Pomiary izolacyjne
których dokonano z sensowną dokładnością. Wszystko w tym równaniu, oprócz tej jednej fazy, fazy delta, która gwałci CP. To jest cel eksperymentów Hyperkynon. Staje się to bardzo złożone. Mierzymy poszczególne fazy procesu, jeżeli chodzi o efektywną masę neutrino. Pokazuje nam to dokładnie to wyrażenie poniżej, na dole slajdu. Sinus, kosinus, masa pierwsza, druga, trzecia. I zostało to wprowadzone do całego wzoru, który został jeszcze bardziej skomplikowany ze względu na jedną czy dwie niepewności w okresie połowy życia neutrino. Pokazuję Państwu szczegóły. To wywiedliśmy z grupy cząsteczek. Tutaj dokonywaliśmy zsumowania. Dwa eksperymenty, które pokazywałem Państwu, za które przyznano nam tę nagrodę. Jeszcze jeden eksperyment Kamlan, gdzie badano parametry pierwszy i drugi. To parametry podobne do tego, co dzieje się i na Słońcu, i w atmosferze. W przypadku przyspieszeń, w przypadku reaktorów, które pozwalają nam pomierzyć te ostateczne elementy. Nie wiemy za wiele na temat absolutnej masy, czy też masy względnej. Pytanie, czy masa trzecia jest większa, czy równa niż pozostałe masy, odnosi nas do hierarchii, która nie jest jeszcze w pełni poznana. I to jest właśnie jeden z celów Duna i Hypokei, tych eksperymentów, które są tam prowadzone. Podwójny rozpad neutrino, temu się przyglądamy w naszych badaniach. Co jest pokazane na slajdzie? Jest to dość silne wskazanie na fakt, że dopasowanie, które próbujemy dokonać do parametrów kosmologicznych w ramach tego samego modelu, kiedy to masa neutrinu ma swój wkład do całego eksperymentu. To jest dokładnie taki sam slajd, który odnosi się do uzyskanych rezultatów, jeżeli chodzi o rozkład neutrino, wyrażona w milionach elektrowoltów, 200 milionów elektrowoltów dla kosmologii. Te ostateczne rezultaty, najnowsze rezultaty mogą być nieco lepsze, jeżeli chodzi o jakość. Jest jeszcze trzeci pomiar spektralny, jeżeli chodzi o rozpad neutrino, który pasuje do tego slajdu, 800 to wartość w elektrowoltach, natomiast oczekuje się, że będzie spadać do wartości 200, jeszcze niższej. Jeżeli chodzi o wyniki, pamiętam te dwa zakresy odnoszące się do hierarchii. To jest ścieżka, która prowadzić nas będzie do przyszłych eksperymentów. To bardzo jest skomplikowane, natomiast proponuję przyjrzeć się liniom trendu. MBB, ta beta, połowa życia, 10 do 26 lat. Zatem całkiem sporo izotopu jest potrzebne do wykonania eksperymentu. Jeden z eksperymentów to japoński, Kamlan, Zina, wyrażony tutaj niebieską linią trendu. Nasze pomiary z Tellurem będą podobne, jeżeli chodzi o czułość. Legend, ten eksperyment też będzie podobny. Jeżeli Państwo spojrzą długookresowo, mówię tutaj o 10-15 latach, czy nawet dłuższym okresie, istnieje możliwość sprowadzenia tych pomiarów do 10 milionów elektrowoltów, co jest podobnym celem, jeżeli chodzi o czułość. Ciekawe jest zebranie tego, choć może być to dość trudne. Proszę pamiętać, że rezultaty zależą od powiązania z cząstką.
trudno jest przyjrzeć się badaniom wstecznym i zastanowić się, czy to było neutrinomionowe, czy związane z cząsteczką i tym samym wyrokować o masie, chyba że ktoś dokładnie rozumie systematykę związaną z opisywanymi przeze mnie rzeczami. Chcę wskazać, że są grupy w Polsce, które są szalenie aktywne, w szczególności Astrocentrum, Hyperkamiokanta i cały zestaw systemów, które będą miały swój silny wkład w eksperymencie. Kolejne duże pytanie, które wiąże się z rozwojem kosmosu, z kosmologią, ciemna materia. Czymże jest ta ciemna materia, która może mieć pięciokrotnie większą masę w odniesieniu do tego, co jest nam dziś znane? Jest to natura, która różni się od tego, co do tej pory zrozumieliśmy w zakresie fizyki cząstek podstawowych. Wygląda to mniej więcej tak, jeżeli chodzi o skład, ta ciemna materia, ciemna energia stanowiąca większość ogólnej masy energii kosmosu. Badaliśmy tę materię, ciemną materię przy zderzaniu cząsteczek w naszym detektorze. Podejmowaliśmy próbę stworzenia takich cząsteczek po raz pierwszy od czasu wielkiego wybuchu. Być może nie mamy odpowiednio dużo energii, żeby wytworzyć masę, żeby tak powstały cząsteczki. Natomiast jest znaczna różnica między tymi dwoma eksperymentami. Musieliśmy obserwować cząsteczki, które trwałyby około 13 miliardów lat, żeby ten eksperyment okazał się skuteczny. To okres, który odnosi się do okresu trwania galaktyk i krzywych ich rotacji. Natomiast my możemy mieć takie poczucie, zrozumienie tego, ile cząsteczek zderza się u nas w zderzaczu. Porównując to do galaktyk, do rotacji wokół Słońca, dużo trików, ciekły argon, który wykorzystywaliśmy w naszym eksperymencie, jeżeli chodzi o materię, jądro, które jest swego rodzaju sygnaturą w przypadku jąder neutronu, to jest około 7 nanosekund, a radioaktywność w detektorze, emisja światła typowo, to mniej więcej 1,5 mikrosekundy. Możemy to wykazać, dokonać dyskryminacji dzięki czarnemu tłu 10 do 9, 10 do 8. Zatem, jeżeli w swoim eksperymencie mamy dobrą czułość świetną, to bardzo ułatwia. Snow Lab to jest kanadyjskie laboratorium, które zastrzeło się od eksperymentu wskazanego po lewej stronie, SNO plus double beta. Eksperyment został zasilony pieniędzmi. Powiedziano, chcemy stworzyć laboratorium w Kanadzie, które będzie zachęcać do tego, żeby przyjechać z Kanadyjczykami i pracować nad eksperymentami, co będzie pozytywem. Rozumiem, że już pojawiło się pewne zainteresowanie, żeby tu w Polsce, w laboratorium podziemnym odbywały się podobne eksperymenty. Nieźle działa. Wszystkie te elementy odnoszą się do międzynarodowych eksperymentów, które zostały dokonane. Jest tutaj kilka problemów. Natomiast elementy wykorzystywane tutaj od helu, argonu, fluoru, germanu, krzemu. Wszystko zostało wykorzystane po to, żeby spróbować podjąć eksperyment w ramach interakcji tej czarnej materii. Jeszcze jest chińskie laboratorium, które ma niższy inflaks niż inne laboratoria. Ciekły argon. Eksperyment wygląda w ten sposób. Snow Lab to lokalizacja.
to zestaw jednego z czterech eksperymentów, które zostały sklastrowane celem współpracy międzynarodowej. Ta współpraca w zakresie cienkiego argonu, ciemnej materii, szeregu eksperymentów. 3 tony kolejne gaksajt we Włoszech i kolejne 300-400-tonowe w Snow Lab. Tak, żeby zwiększyć czułość wykrywania cząsteczek ciemnej materii, które wchodzą ze sobą w interakcje, które dzięki temu mogą przełożyć się na możliwy opis, który mógłby być zaakceptowany, biorąc pod uwagę pozostałe parametry. Zaczęliśmy wchodzić w mgłę neutrino, czyli te, które penetrują cząsteczki ciemnej materii. Zatem jest pewnego rodzaju ograniczenie, które za chwilę Państwu pokażę. Pole elektryczne, elektrony, które wchodzą w interakcje, które podróżują w naszej instalacji, które zwiększają czułość. Laboratorium zlokalizowane jest pod ziemią. 400 naukowców z 13 krajów pracuje w laboratorium, pracuje nad technologią, jeżeli chodzi o detektory w ciekłym argonie. Widzimy tutaj detektor w centrum, komora czasowa otoczona ciekłym argonem. Aby zmniejszyć radioaktywność argonu jako takiego na tyle, na ile jest to możliwe, ekstrahujemy argon z Colorado, z wykopalisk podziemnych, około 100 ton pozyskanych z tego miejsca. Następnie wysyła się go celem podczyszczenia na Sardynii w porzuconej kopalni, która jest wielkości wieży Eiffla. Chemicznie czyści się argon. Na mniejszą skalę mamy taką możliwość wzbogacić go izotopowo. Argon 39 i koniec końców jest wysyłany z powrotem do naszego laboratorium podziemnego we Włoszech. Dostępność argonu z małą ilością argonu 39 jest z kręgu zainteresowań innych naukowców tych eksperymentów związanych z rozpadem dotyczących przyszłości. Obecnie nasze badania skupiają się na prawdopodobieństwie interakcji cząstek ciemnej materii z argonem, a także badamy poziom czułości, który tutaj można uzyskać. Mieści się on w zakresie wielkości, który oznaczono w tym obszarze, ale mówimy też o wyższych masach, natomiast cały czas ograniczeniem jest całkowita masa, jaką znamy w galaktyce. Jednak obecnie poziom czułości plasuje się mniej więcej w tym zakresie. To jest ta czerwona linia na wykresie, ale prawdopodobnie będzie ona spadać. Niebieska krzywa z kolei oznacza czułość, jeśli chodzi o neutrino atmosferyczne. Wszystko zależy oczywiście od charakteru tła, z jakim mamy w danym przypadku do czynienia. XLZD to jest ten obszar i jeszcze eksperyment Argo w tym obszarze, a obszar zaznaczony kolorem beżowym to najlżejsze cząstki. A zatem mamy tutaj możliwość zastosowania tego paradygmatu i być może uda się uzyskać wyższy poziom czułości, zanim wejdziemy w obszary neutrino. Podsumowując, można powiedzieć, że bardzo wiele prac zostało już zrealizowanych przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także AstroSent. Wczoraj wieczorem
przyznano nagrody za badania prowadzone w tej dziedzinie. Wszystkie prace, które w tym zakresie są realizowane, oczywiście wiążą się z rozwojem technologii w astrofizyce, natomiast może to przekładać się na bezpośrednią korzyść dla społeczeństwa. Dzięki modelom, które stosujemy, mamy 1, 2, 3, 4, 5 fotoelektronów, które są obserwowane w przypadku detektorów prototypowych. Możliwości technologii są jednak takie, że będziemy w stanie stworzyć takie płytki mające 20 metrów kwadratowych dla tych eksperymentów Dark Side. Jeśli połączymy to wszystko z technologią argonową, może okazać się, że uzyskamy znacznie lepsze niż dotychczas urządzenia do tomografii PET. I tym samym poziom radioaktywności będzie taki, że będziemy mieli możliwość stosowania tej metody w przypadku coraz to młodszych pacjentów. A zatem możemy spodziewać się znacznych usprawnień technologicznych, które przysłużą się dobru społeczeństwa. Nasze i Państwa doświadczenia będą miały w tym względzie bardzo istotne znaczenie. Podsumowując, astrofizyka cząstek to dziedzina, która bardzo szybko się rozwija. Laboratoria podziemne są doskonałymi lokalizacjami, które pozwalają wykrywać cząstki przy dużej czułości. Polska jest aktywnym uczestnikiem i współpracuje z AstroCent, a także mamy naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko z kolei pozwoli nam przesunąć granice technologiczne i przysłużyć się społeczeństwu. Bardzo Państwu dziękuję.